This was a very difficult game because Szczecin plays really great basketball at home. They play with high intensity. They are really fast and they're dangerous at the three-point line, especially their guards, Kowalczyk, Medlock and Kikowski. And also they got this tenacity on defensive rebounds. They really attack the boards and they hurt us in this area also. I want to congratulate our guys because they at the end played in the second half much better defense, and then at the end they controlled the last 2 minutes of the game with I think that our experience a little bit prevailed more, and again very important victory and we move on. Witam wszystkich, gratulacje oczywiście za walkę tutaj Szczecinian, tym bardziej, tak jak trener wspomniał, no bardzo, bardzo ciężki teren. Wiemy, jak Szczecin gra, powiedzmy, niskim składem i są w stanie bardzo, bardzo szybko się mocno napędzać. Także wiedzieliśmy, że to będzie klucz do zwycięstwa, żeby ich tutaj zatrzymać i zminimalizować to do samego końca. No i w końcu coś tam wpadło w ważnym momencie, ważne decyzje. W końcówce w szczególności dużo, dużo lepsza obrona i to pozwoliło na to, że wygraliśmy. Także cieszymy się, tym bardziej, że mówię, teraz mamy taki, każdy ma taki ciężki, ciężki terminarz i dużo meczy, także fajnie się go przechodzi, jeżeli są same wygrane. Dziękuję. Myślę, po prostu mieliśmy dzisiaj na boisku MVP meczu. To był pan Jan Piruk. Myślę, naprawdę zagrał najlepiej ze wszystkich dzisiaj. Byłem naprawdę pod wrażeniem, jak profesjonalny i dobrze wszystko kontrolował. I myślę, że takie po meczu, nie przyjść, nie podać ręki. Pierwszy raz w karierze spotykam z takiej sytuacji, że sędziowie po meczu nie przychodzą, nie pogratulują jeden drugiego. Myślę, to tak, razem robimy jakieś rzeczy, to trzeba być do końca razem. Także tyle chciałem powiedzieć, dziękuję bardzo. It was a good game between two good teams. They got some key moments down the end where they got some scores and we didn't get a couple stops. It was, you know, we can't dwell on it. We lost this game. We got a game on Wednesday. We got to get back focused and try to move on and be ready for Wednesday. Chcę powiedzieć, nie wiem, jestem dumny swojego zespołu. Zagrali jeden z najlepszych meczów w tym sezonie, naprawdę. Zabrakło nam gdzieś tam osobistych, gdzieś tam, żeby może przeciwnik nie trafił ciężkiego rzutu, ale naprawdę jestem dumny i myślę, że każdy, kto był na meczu, widział, ile w serce włożyliśmy w ten mecz, ile oddaliśmy sił, dlatego tym bardziej jest przykro. Dziękuję. Status jest taki, że Mateusz jest kontuzjowany cały czas. Nie tak szybko ta kolano wraca do zdrowia, także cały czas czekamy na niego. On jest bardzo potrzebny naszemu zespołowi. Już miało być wcześniej jego powrót, no niestety to jest takie sprawy zdrowotne. Czasami uda się szybciej, czasami gorzej, ale powoli zaczyna ruszać, biegać. Zobaczymy. Mam nadzieję, jak najszybciej on wróci do naszego zespołu.